Słuchajcie, Grand Prix, za chwilę Grand Prix, to na co wszyscy czekamy. Ale zanim to, jeszcze trochę poprzeciągamy, żeby was podtrzymać w niepewności. Słuchajcie, czekamy na super zdjęcia. Potrzebujemy ekstra zdjęcia z tego hita. Więc teraz podnieście wszyscy ręce w górę, podobnie jak do naszego klaskania. Absolutnie wszyscy podnosicie ręce w górę. A fotografowie robią sobie tutaj ekstra zdjęcia. Ale w międzyczasie możemy sobie klasnąć, no bo co tak będziemy? 3, 2, 1. Żaróweczki, żaróweczki wszyscy. No to jeszcze raz. 3, 2, 1. Hop! 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 Tak się bawi, tak się bawi? Tak się bawi, tak się bawi? Literka H? Dobrze, zmierzamy do nagrody Grand Prix. Ale jeszcze jedna moja wrzutka, zanim ona. Kasiu, ty w swojej karierze muzycznej miałaś okazję dzierżyć tę nagrodę. Jak to jest? Jak się czuje osoba nagrodzona Grand Prix na hicie? To jest zawsze takie... nie będę oryginalna, zaskoczenie. Ale jest adrenalina, są emocje. No my się z dziewczynami popłakałyśmy. Naprawdę duże emocje i wiem co tutaj... Co ty gadasz? Co ty o tym wiesz? To są naprawdę duże emocje, dlatego wiem, co uczestnicy nawet na przesłuchaniach czują, że to jest naprawdę ogromny stres dla uczestników stanąć tutaj, na tej scenie. Już nie mówię teraz przed całą widownią wypełnioną po brzegi, ale wiedząc, że siedzą tam osoby wykwalifikowane, eksperci, którzy cię oceniają w różnych kategoriach i dochodzi stres, dochodzi tutaj, wszystko jest zgniecione w środku, a ty musisz wszystko dać z ciebie, także naprawdę wielkie, jestem pod wielkim, ogromnym wrażeniem dla wszystkich dzisiejszych uczestników, dla wszystkich. Dobrze, no to do sedna. Ta wspaniała nagroda, którą otrzyma nasza druhna dla najlepszego wykonawcy, czyli Grand Prix, trafia do... Ja już wiem, a wy nie. My też już wiemy. Grand Prix 14 Festiwalu Piosenki Harcerskiej Turystycznej Hit 2017 otrzymuje zespół... Znienacka! No i to jest to właśnie zaskoczenie. Nie przebijemy się przez nich na mikrofonie. Przyjechali dwoma autobusami, oni kłamią, że jednym. Chufiec Krosno, nie muszę tego dodawać, zespół Znienacka wykona dla nas obydwa swoje utwory jako nagrodzony Grand Prix, a będą to utwory Ruszaj z nami na szlak oraz Połączyła nas muzyka. Bardzo serdecznie zapraszamy, gratulujemy raz jeszcze. Drużynowa odbierze nagrodę. Natomiast słuchajcie, oni tutaj będą teraz rozmawiać. Mogę cię prosić, Kasiu, o przytrzymanie. Oni będą odbierać nagrodę, ustawiać się. Ja mam teraz do was prośbę. Słuchajcie, każdy z was ma w kieszeni takie urządzenie. Albo prawie każdy. W momencie, kiedy oni będą wykonywać refreny swoich piosenek, bardzo bym was prosił o uruchamienie takiego prostego urządzenia, które macie w każdym telefonie. Mój się zaciął, przepraszam. Jak latarka. Chciałbym, żebyśmy w momencie, kiedy zespół Znienacka będzie wykonywał refreny swojej piosenki, unieśli latarki w górę i po prostu w rytm bujali tymi latarkami. To będzie kolejne super ujęcie dla fotografów, a przede wszystkim znakomity widok dla nich, kiedy cała publiczność będzie tymi latarkami ich oświetlać i robić dla nich niepowtarzalny klimat. Także pamiętajcie, czekamy na refren i w momencie refrenu w jednej, w drugiej piosence wyciągamy latarki. Z tego co pamiętam, piosenki są dynamiczne, ale przecież to w niczym nie przeszkadza. Zespół Znienacka, Grand Prix 14 Festiwalu Hit. Oddaję im scenę i znikam.
No to PiS. Grand Prix Festiwalu HIT 2017, zespół Znienacka, Chówiec Krosno. Dziękujemy, gratulujemy, zapraszamy za rok, żebyście obronili swój tytuł. No i co, doszliśmy do końca. Ale to nie koniec. Właśnie, skoro doszliśmy już do końca, wiemy, kto wygrał tegoroczny festiwal. Chciałem w imieniu własnym, jak również Komendy Chówca i wszystkich harcerzy oraz gości podziękować naszym konferansjerom, czyli druhnie Katarzynie i druhowi Rafałowi. Zróbcie to dla mnie. 3, 2, 1. Za to, że za każdym razem, gdy zwrócimy się do nich z tą prośbą, są gotowi pełnić tą służbę. Przyjeżdżają do nas z Krakowa. Kasia przyjeżdżała wcześniej z Opola. Zawsze są chętni, robią to z uśmiechem i wydaje mi się, że za każdym razem wam się podoba. A jak będziecie mieli nas dość w końcu na którejś edycji, to powiedzcie po prostu Stachowi, nie będziemy was męczyć. No już się w końcu zamkniemy. Dobra, słuchajcie, koniec w tej naszej części festiwalowej, ale oczywiście nie koniec zabawy, dobrze, tak. Wszyscy o tym wiecie. Była kupa wrażeń, kupa emocji, kupa muzyki. A teraz będzie kupa jeszcze lepszej muzyki, bo przed nami gwiazda wieczoru.